Witam Was w kolejnym odcinku z F1 23. Ostatnio mieliśmy Austrię i tam była zacięta walka o zwycięstwo. No może nie jest tak bardzo zacięta, ale trzeba było naprawdę pilnować się, bronić się przed Verstappenem najpierw. I dosłownie w końcówce tam Russell wyprzedził Verstappena przez to, że Russell wykorzystał to, że Verstappen się męczył ze mną i nie dał rady mi wyprzedzić, to on go wyprzedził i zrobił mi już taki bufor, który pozwolił mi dojechać na pierwszym miejscu już do końca wyścigu. Teraz pora na Silverstone. Tutaj sobie wrzuciłem drugi generator, ten ze strony ciepła. Mi się wydaje, że tutaj może jedynie skrzynia biegów coś tam będzie problemem, ale raczej chyba bez żadnych kar się obejdzie już cały ten sezon. No to pora na kwalifikacje. Nagrywanie odcinków jeden po drugim oczywiście trwa. Oprócz tego odcinka jeszcze przynajmniej ze dwa pasuje nagrać. No to jest trzeci odcinek z rzędu nagrywany. Mówię jeszcze przynajmniej ze dwa pasuje nagrać. O, mamy na start mamy awarię jakąś. Okay, I know you're eager to get out there, but I'm going to need you to be patient for a few minutes. We're just trying to zero in on an oil leak. No nic, nie ma wyjścia, trzeba poczekać. Mamy już na przykład Pereza na torze, tylko że Perez to on jest na okrążeniu wyjazdowym jeszcze. Ale w sumie to już możemy wyjechać teraz. Możemy. Możemy. Okay, engines fired up. We're set. Tor Silverstone, oczywiście tor, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jeden z tych torów, które są praktycznie od początku formuły. No tutaj tak akurat jakoś oddaję tą kontrolę w taki sposób, że to też była kara za ścięcie linii. Dwadzieścia sześć, cztery, ale to jeszcze nie są te super czasy. Dwadzieścia sześć, trzy, Sainz, jeszcze będą lepsze czasy. Teraz 26,0, to już jest pierwszy taki, można powiedzieć, odnośnikowy czas już bardziej. Jeszcze moment, już będziemy zaczynać za chwilę nasze okrążenie. Tutaj, żeby mi nikt nie przeszkodził. No, Bottas, czy tam z Mercedesa, ale no, nie no. To już była bardziej moja wina, że tutaj zepsułem ten zakręt. Chociaż trochę się właśnie przejechałem tym Mercedesem, co tam wyjeżdżał. Ten kierowca chyba już jest
poza okrążeniem. Tak, przepuszcza mnie. Tutaj bardzo dużo baterii idzie na to okrążenie. Cztery, to jest czwarty czas dopiero. Ale jeszcze Mercedesów chyba na torze nie było. Więc chyba powinienem być jeszcze niżej. Ósmy jestem już, widzę, na kierownicy. Pół sekundy straty. Pierwszy sektor, bardzo duża strata. Drugi sektor, rekord. Trzeci, całkiem blisko. Pierwszy sektor. Może się uda jeszcze wcisnąć trzecie okrążenie. Ale może być ciężko. Teraz przede wszystkim tutaj nie będzie problemu. Tu się dało lepiej pojechać, ale za to już pierwszy sektor mam na zero. Już pół sekundy odrobiłem straty. Jest nawet coś lepiej. Dwa rekordy, jeszcze tylko trzeci sektor. Tu nie było optymalnie. Ale tu się poprawię znacznie. Sekundę im prawie dołożę. No i teraz jak to wygląda? Tak to wygląda, że jest 40 przewagi. Teraz już tylko brakło tego trzeciego sektora, żeby dowieść. No a jeszcze jest czas na trzecie okrążenie. I szybciutko. To nie wiem, czy to jest dobry moment. Wyjedziemy sobie 3 minuty przed końcem. O, się zbierają wszyscy. To ja też już jadę. Słyszałem to. Bo może być taka sytuacja, że jeszcze braknie tego czasu, żeby rozpocząć to okrążenie. Jak wyjechałem? Dobrze wyjechałem, nie braknie mi czasu. I będę ostatni jechał okrążenie raczej. Więc na pewno będę widział, jeśli ktoś by się poprawił. Jeszcze 1/10 znalazłem, chociaż udało się jeszcze więcej znaleźć.
Bez odjęcia teraz się udało przejechać, Kops. Jest dwa rekordy. Tutaj było w końcu dobrze. I to będzie najlepsze moje okrążenie w całej mojej historii, jeśli chodzi o jazdę po torze Silverstone. Nigdy w życiu szybciej po Silverstone nie pojechałem. To było moje najlepsze okrążenie, jakie kiedykolwiek przejechałem po Silverstone. Ready for tomorrow's race, but before we begin, let's have a quick look at those who'll be fronting the grid. Frostbite, Russell, and Valtteri Bottas. With qualifying complete, all that remains now is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Ja naprawdę nie wierzę w to, co widzę. Odstawiłem wszystkich na ponad sekundę. Ale no, to było okrążenie. To było okrążenie. Tutaj jeszcze, chyba jeszcze jeden wyścig tej naszej rywalizacji, ale to no, już raczej mi tego zwycięstwa tutaj tej rywalizacji nie odbierze. W końcu sobie jakąś rywalizację wygram. I teraz wyścig. 13 okrążeń, pogoda tutaj nic nie zrobi. Tylko teraz, czy uda mi się powtórzyć w miarę podobnych 13 okrążeń, jak pojechałem to w kwalifikacjach. Welcome everyone as you join us at a former Second World War aircraft base, now converted into one of the great motor racing tracks. Britain is one of only two countries to have held a Grand Prix in every year of the Formula One World Championship, and long may that continue. This is Silverstone, and this is the British Grand Prix. Anthony Davis. Well, okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Jestem tutaj za tą strategią. 6 na pośrednich i 7 na miękkich. Jedziemy tak. Tutaj jest przynajmniej na Silverstone jest, to jest fajne, że tutaj nie ma żadnego hamowania do pierwszego zakrętu. Hamowanie dopiero będzie do trzeciego zakrętu. Tak to tutaj na razie interesuje nas tylko i wyłącznie gaz w podłodze. Jest start. Kogo my tam mamy z tyłu? Russella na miękkich oponach. Gdzie atakował? I tu na atak mu się udał. Ale tutaj może delikatnie się ode mnie odbił. Nie, bolid jest cały. Ci na miękkich oponach nie dają mi żyć teraz.
I czy to się tak skończy? Myślę, że nie. Odebrałem z powrotem to pierwsze miejsce. Oj, doszło do kontaktu znowu. Znowu jest blisko za mną. No nie daje mi tutaj żyć. No dopóki te miękkie opony będzie miał w super stanie, to on mi nie odpuści. Nie odpuści mi. Oj, tutaj znowu doszło do kontaktu. To już chyba trzeci kontakt z rzędu. Teraz troszkę odpuścił. Wydaje mi się, że był ponad sekundę. Tu nie miał DRS-u, ale teraz już będzie miał. Znowu się zbliża. No oni mają przecież te Mercedes ma przecież pod względem układu napędowego najlepsze auto, więc czemu ja się dziwię, że nie jestem w stanie mu odjechać. Nasz silnik jest takim naprawdę średniakiem, a Mercedes ma najlepszy układ napędowy. Nic nie jestem w stanie zrobić na razie. Okay, focus. We need to stay on form. Okay, we're approaching the pit window. You're going to be on softs. Znowu najechałem na ten krawężnik wysoki, na tą tarkę. To mnie może kosztować znowu kolejne miejsce. Znowu teraz Russell nie ma tego, nie ma po prostu. No i tutaj musiałem trochę odjąć gaz, bo źle wchodziłem w ten zakręt. No teraz Perez może mnie atakować, nie zrobi tego. Ja DRS mam czy nie? Mam. To mi pomoże dużo. Coś tam się stało z tyłu. Okay, some information on Gasly. Okay, it looks like the problem's terminal. They're retiring the car. Gasly się wycofuje. No czyżby George'owi te opony coś już zaczynają powoli odmawiać posłuszeństwa.
bo nie jest w stanie mi uciec. A teraz nawet tutaj, tutaj nawet wygląda to naprawdę nieźle. A tutaj trochę ucieka. No ale teraz tutaj rekord drugiego sektora. No nie jest w stanie mi uciec. Yellow flag. Bylebym się tylko nie roztrzaskał gdzieś na nim. Bo muszę pamiętać cały czas o tym, że tego docisku nie ma, jak się za kimś jedzie na hamowaniu. Ile razy sobie już... Ile razy sobie już przednie skrzydło zniszczyłem w ten sposób, że zapomniałem o tym docisku i nie wyhamowałem jadąc za kimś. No nie jest w stanie mi uciec na tych miękkich oponach już. Mam go teraz blisko. No ale widać, widać. O, silnik Mercedesa jak za dawnych lat. Silnik Mercedesa jak za dawnych lat, jak na początku ery hybrydowej. Zepsułem teraz Magnus Becketts. To jest sekcja, której nie można zepsuć. Muszę teraz się ratować, żeby nie wyprzedził mnie Perez. Zjeżdża. Dobra, Perez został. Nawet dobrze. Verstappen zjechał też. Jakie opony założycie? Twarde. Okay, let's go now. Come on. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Wyprzedziłem Russella w pit stopie. Verstappen musiał wyjechać jakoś tuż za mną. Albo im zmiana nie poszła jakoś tak fajnie. W każdym razie wyprzedziłem Russella w pit stopie. No tutaj też oczywiście pochwała dla mechaników. Naprawdę mechanicy się spisali nieźle. Wymienili tak szybko opony, że to też się bardzo przyczyniło do tego, że wyjechałem przed nimi. I teraz jazda. De Vries mnie na pewno nie zatrzyma. Za wcześnie ten gaz otwierałem. Russell nie będzie czekał na Verstappena, aż on do mnie dojedzie. Tylko sam się będzie brał za Verstappena. Jeszcze go nie wyprzedził. Ale mogą ze sobą walczyć, widzę. No i zbliżyli się do mnie też niestety dosyć wyraźnie. Fantastic stuff. Really well done. That's first. P1. Mało braku, że Perez się tutaj wmieszał też. Seconds.
Russell wyprzedził Verstappena. No i ciekawe, co teraz będzie. Teraz będzie błąd, niestety. Nie wolno się tutaj mylić. To jest najgorsze miejsce na torze, gdzie można popełnić błąd. Okay, expect to see some rain about 10 to 15 minutes from now. To już nic mi nie zrobi. Dwie sekundy, ale może nie, żeby Verstappen się trochę bardziej postarał, żeby przedził Russella, dopóki ten nie ma DRS-u na mnie. Trochę tej baterii poużywam. Jestem już trochę zabezpieczony, jeśli chodzi o obronę w razie czego z tą baterią. Ale teraz i tak nie mogę tak też robić, żeby trzymać tą baterię na 100%, bo to jest też energia, która się po prostu marnuje. Dwie i pół sekundy. Teraz trochę więcej oddechu mam. No dawaj, Verstappen. Bierzcie go tam. Nie daj mu rady jeszcze tutaj. Trzy okrążenia do końca. Mój najlepszy czas. Za agresywnie teraz zaatakowałem. No nie ma sposobu Verstappen na razie na niego. Baterię już mam prawie naładowaną, widzę to. Jeszcze chyba nie da rady tym razem.
Blisko, blisko, ale nie. Przedostatnie okrążenie. Ten zakręt Lafield, chyba tak się nazywa. Jeżdżę go trochę tak w stylu V. Dużo prędkości na wejściu, staję w środku zakrętu i dużo prędkości na wyjściu. No, już opony nie trzymają tutaj. Tak jakbym tego chciał. Ale mamy bardzo dużo baterii, mamy na ostatnie okrążenie. Mamy też 2,5 sekundy przewagi. Verstappen w końcu to zrobił. Na moment. No i to oczywiście jest tylko na moją korzyść, to że oni tam ze sobą walczą. Trzy sekundy, spokojnie. W środku zakrętu trochę oddalam się od wierzchołka, ale to jak nie mam żadnego przeciwnika z tyłu, to mogę tak jeździć, bo nikt mi tam nie wjedzie. I Verstappen chyba też mu nie zagrozi. Nie, nie da rady. Ja już teraz troszkę zwolniłem. Jadę już tak bardziej ostrożnie, żeby tylko dojechać. I Grand Prix Wielkiej Brytanii jest nasze, a razem z nim również fotel lidera. Tym zwycięzcem przeskakujemy Russella. Przeskakujemy Russella i wskakujemy na pierwsze miejsce w generalce. Plenty of action here at Silverstone, a memorable race and an impressive victory. Well, Anthony Davidson, a resounding victory today. But what set them apart from the rest? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Looking at the podium, you can see that red suit familiar to fans across the globe. A world-class win for a world-class team. Ferrari, do it again. So let's see what effect this result has had on the driver's standings. Frostbite takes over the lead of the Drivers' Championship. Now, let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver?
trzema punktami, ale wskakujemy na fotel tutaj lidera Mistrzostw Świata. Jednak wydaje mi się, że ten fotel to nie zagrzejemy póki co na długo. Ponieważ my tutaj mamy teraz trudne zadanie w postaci Grand Prix Węgier na Hungaroringu. To nie jest miejsce, gdzie... We can try and negotiate a better deal here, but we also have the chance to look elsewhere. Oczywiście, że zostajemy z Ferrari. Great. They're happy to enter into negotiations with us. I nawet nie zamierzam się tutaj w cokolwiek bawić. No i oczywiście mamy zapewniony już udział tutaj w Ferrari do końca sezonu. Tutaj już mam Maxa. Mapowanie mocy silnika, o to sobie dam. Dobra. I w tym momencie kończymy ten odcinek. Znowu nie było tak łatwo, ale na pewno łatwiej było niż w Austrii. I tutaj no właśnie... Powiedział mi inżynier 3 zwycięstwa z rzędu, no on, jemu chodziło też o ten sprint, ale no nie, no tak faktycznie to nie było, no ale już mamy 5 zwycięstw w tym sezonie. W McLarenie wygrałem 1, 2, 3, 4 wyścigi, w Astonie wygrałem 1, 2, 3, 4 wyścigi, czyli to już jest sezon, gdzie wygrałem najwięcej wyścigów. Już było 5 zwycięstwo i teraz tak. Na Węgrzech będzie, wydaje mi się, trochę zastój. Tutaj no, na zwycięstwo raczej nie liczę. Ale potem Belgia. Belgia to powinno być zwycięstwo. Holandia wydaje mi się, że też będzie ciężka. Potem Monza, Monza. Tifosi, Ferrari. Tam pasuje wygrać. Naprawdę pasuje wygrać. Przynajmniej w drugim wyścigu we Włoszech pasuje wygrać. Singapur może być delikatny zjazd. Znowu i potem już oprócz tego Vegas, no wydaje mi się, że też powinno być naprawdę dobrze. Także ten odcinek już tutaj kończymy i do zobaczenia w kolejnym.